premier się odnalazł. Mordechna. Jest gdzieś. I jak mówi rzecznik PO, pisze wypracowanie z expose. I to będzie drugie expose premiera, więc jest kupa roboty z tym, żeby się nie powtórzyć. Podobno premier pisze coś o przyrodzie, o zapylaniu szyszek, no coś takiego. No zobaczmy. Skradamy się cichutko na paluszkach, zaglądamy premierowi przez ramię i czytamy, co on tam pisze. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznym... To zostawmy premiera w spokoju, niech sobie pracuje, a my tymczasem zajmiemy się parlamentem, który, o ile mam dobre notatki, jutro rusza, prawda? Otóż trzeba nam wiedzieć, że nasza Wysoka Izba jest najwyższą ze wszystkich wysokich izb na świecie, że przeciętna liczba posłów w sejmach wynosi na świecie 195, w Europie 223, a u nas 460 posłów. Wynika z tego, że nasza demokracja parlamentarna jest najbardziej rozwiniętą demokracją parlamentarną na świecie, a kto wie, może i dalej. Dane z Plutona nadejdą wkrótce. I ja uważam, i to powinno się znaleźć w expose premiera, żeby liczbę posłów jeszcze zwiększyć. Co dwie głowy to nie jedna, ale bowiem szczyt demokracji osiągniemy dopiero wtedy, kiedy każdy obywatel będzie reprezentował w parlamencie swój naród i płeć. I o tym powinno być expose, ale nie będzie.